ale jednak, bo jak się człowiek spieszy, to się wiadomo kto cieszy. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że mnie jest jako tako słychać. Witam w kolejnych pytaniach i odpowiedziach, czyli Q&A. Ja się muszę jeszcze trochę powiercić, ponieważ nie zdążyłem się ustawić. Ale witam was wszystkich, którzy tutaj przybyli. Dajcie znać, jak jest z jakością. Ja muszę jeszcze zobaczyć tutaj, jak to wszystko wygląda na YouTubach. Witajcie, witajcie. Witajcie, witajcie. Dziękuję za pytanie ogólnie. Super. Poczekajmy jeszcze chwilę, może ktoś dojdzie. Dzień dobry. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj taki light, powiedziałbym, nie to, że niezapowiedziany, ale taki powoli będą te pytania i odpowiedzi już takie tradycyjne, że będziemy sobie raz w tygodniu. Dziękuję, Jeknar. Też myślę, że mi lepiej w krótkich włosach. Przynajmniej kiedyś miałem nawet długie włosy, wiecie, nawet bardzo długie, ale jakoś mi się znudziły, muszę powiedzieć. Gorąco człowiekowi. Witajcie wszyscy. Poczekamy jeszcze sekundkę. Poczekamy sekundkę. Ja przepraszam, trochę nie ogarnąłem się, bo akurat zajmowałem się jutrzejszym filmem, ale ja się tutaj już widzę nawet. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Dziękuję wam za wszystkie pytania, które były bardzo ciekawe. Czasami się te pytania powtarzają, natomiast tutaj były bardzo interesujące. Witam, witam wszystkich. Pokażę pan, jak pan wyglądał w długich. Tak jak teraz, tylko że w długich włosach. Nie, nie miałem długie miałem włosy kręcone. Wyglądałem jak... Nie wiem, nie. No jakbym miał długie włosy. Nie pamiętam nawet. Nie, ja brodę to zaraz noszę do okupacji. Cały czas. I tak te trzaski się niestety pojawiają. Nie wiem, z czego to wynika. Czy to nie jest wina tej lampeczki tutaj, bo już wszystko posprawdzałem. Słuchajcie, przyszło... Wiecie, to nie jest green screen, to jest ściana akurat. Green screenu jeszcze się nie dorobiłem, ale będę miał. To jest zwykła ściana, ale wygląda jak green screen. Pojawiło się wiele ciekawych pytań, słuchajcie. Tak, Greenwall to jest. Pojawiło się wiele ciekawych pytań od was. Przypominam, że te pytania zbierałem zarówno z YouTube, jak i z maila, jak i z Messengera, jak i z Discorda, ze wszystkich możliwych miejsc. Dzień dobry, witam wszystkich. Polecam wam oczywiście nowy numer Nieznanego Świata, który niedawno trafił do kiosków. Niestety musiałbym po niego iść. On tam leży, ale nie pójdę, bo to wszystko pozrzucam. Polecam wam też wczorajszą audycję, też wcześniejsze też. Komentujcie, piszcie. Jutro kolejny odcinek z cyklu Wasze historie. Warto go posłuchać, będzie dość nietypowy. Słuchajcie, przyszło trochę tych pytań. Nie liczyłem ile, ale są bardzo zróżnicowane. Ja cały czas będę tutaj śledził czata, będę się starał wyławiać najciekawsze pytania, jeżeli będą, i też na nie odpowiadać. Witam, witam. W jakich kioskach jest Nieznany Świat? Ogólnie teraz to nie ma już coś takiego jak kioski ruchu. Są różnego rodzaju stanowiska z prasą, bo słyszeliście, co się będzie robiło z kioskami ruchu, że będą tam kebaby sprzedawali chyba. Ale możecie znaleźć w marketach Nieznany Świat, w większości na stacjach benzynowych, no i w punktach z prasą, które są obsługiwane przez innych kolporterów. Również jest do znalezienia. Można go też zamówić. O, tutaj jak AB pisze, też jest. Bo z ruchem sami wiecie jak jest, że ruch praktycznie zniknął. Kiedyś kiosk był na każdym rogu. Jak pamiętacie, a dzisiaj... Dobrze, to przejdźmy do pierwszego pytania może. Ja niestety Nie rozgłosiłem tego lajta dzisiaj takiego tak jak zwykle, ale może za tydzień, jak będziemy robić lajta tematycznego, to już będzie lepiej nagłośnione. Jest jeszcze oczywiście sieć sklepów na Rzet, gdzie też możecie Nieznany Świat dostać. To jest numer kwietniowy. Numer kwietniowy, także polecam. Taka zielona okładka tam leży, ale niestety do niej nie dojdę. Słuchajcie, sprawa jest taka. W trakcie audycji możecie zadawać pytania na żywo. Ja będę tutaj cały czas starał się czytać, natomiast przyszło tych pytań sporo. Pytanie numer 1, które się pojawiło w kilku wersjach. Co pan sądzi o serialu Problem Trzech Ciał z platformy na N? Powiem wam tak, omawialiśmy ten serial z Markiem Żelkowskim u niego na kanale Wehikuł Wyobraźni. Możecie tam go znaleźć i nasze wnioski w sumie były bardzo zbieżne. Czyli, że tak pół na pół. Do połowy serial jest ok. Gdzieś tak do 4. odcinka jest bardzo ciekawie. Natomiast potem, jak w każdym serialu, ja tam wielkim koneserem seriali nie jestem, w każdym serialu rozpoczynają się dłużyzny, jakieś tam nie do końca fajne zwroty akcji i tutaj niestety też tak jest. Zgadzam się natomiast z takimi opiniami i przeczytałem ich kilka u siebie na kanale, że serial jest dobry, bo jest dobry do połowy. Natomiast no co, mało jest podobnych, nie mamy na tle czego oceniać. Znaczy mało jest seriali, w których się pojawia wątek kosmitów, tak? Mamy dużo seriali fantastycznych, mamy seriale, które się dzieją w kosmosie, natomiast mało jest takich, które nam prezentują problem kontaktu albo ogólnie UFO. I tutaj on się wybija i ma prawo się podobać, nie mówię, że nie. Natomiast on miał kilka takich mankamentów, które mnie, szczerze mówiąc, zdenerwowały. Tutaj pani Anka 60+ pisze, Problem Trzech Ciał, niestety źle rozłożona akcja. Zgodzę się. Ta akcja jest troszeczkę źle rozłożona, to znaczy wiecie, co tam tak trochę kłuje w oczy, to fakt, że mamy naukowców, którzy dyskutują cały czas o kosmitach. Koniec końców nie mają zbyt fajnych problemów nam do zaprezentowania. Oczywiście mówimy o serialu, nie mówimy o książce, ale i tak jest na plus w połowie. Widziałem dużo gorsze filmy o UFO, o kosmitach, o kontakcie, także ja bym się tutaj znowu tak bardzo nie czepiał, ale polecam wam naszą rozmowę z Markiem Żelkowskim w Filmotekarium na jego kanale Wehikuł Wyobraźni. Co pan myśli o tym, że obcy wyglądają jak my i są wśród nas? No to jest stara hipoteza, stara koncepcja, jedna z najstarszych, tak zwana hipoteza mimikry, że UFO i obcy, czymkolwiek są, gdziekolwiek są, mogą po prostu mieć taką technologię albo takie zdolności, że się upodabniają do nas, że mogą sobie swobodnie między nami chodzić. Nawet. Czy ja w to wierzę? Nie wiem. Szczerze mówiąc, słyszałem wiele dziwnych historii, ale czy w to wierzę? Trudno powiedzieć. To jest rzecz, no tak naprawdę trudna do zweryfikowania. Także z tym Problemem Trzech Ciał tak było. Jeżeli macie jakieś wnioski na temat tego serialu, to dajcie znać. Tam Marek postawił kontrowersyjną hipotezę w tym odcinku, mówiącą, że być może ten serial do tego stopnia nie spełnia oczekiwań platformy, że może nie będzie pełnej kontynuacji, a może nawet nie będzie w ogóle kontynuacji. Także tak to wygląda. O tym Problemie Trzech Ciał muszę się napić. O tym Problemie Trzech Ciał to już kilka osób pytało o to. Dlatego się odniosłem. Ale ogólnie rzecz biorąc polecam, no nie ma co. Nie ma co wybrzydzać. Jak miłość to nie jest, ale też serial dobry. Też serial dobry. Problem 3 litrów. Ogólnie to tam, ja wiecie, książki nie czytałem, ale jeżeli jest tak jak myślę, to tam jest kilka rzeczy takich trudnych do wytłumaczenia. Na przykład dlaczego ta cywilizacja rozwija się tak intensywnie, bo jednak w tak niestabilnym środowisku, tak? Pamiętacie taki stary serial Mroczne Niebo? Tak, Portimeo, pamiętam go. On leciał tak równolegle z archiwum Mix. Tam był taki wątek Roswell za pokazany. Najlepszy serial lub film o kontakcie z UFO, jaki pan widział. Nie mam jednego ulubionego. Lubię film Wspólnota. To jest klimatyczny, natomiast ogólnie dużo jest filmów. Mam być szczery, to filmy o UFO nigdy nie będą super dobre. One zawsze są lekko tandetne, natomiast niektóre mają taki klimacik, który jest w miarę interesujący. Także jak szukacie tych produkcji, to nawet taki film jak, nie wiem, Strefa 51, Catskill Park to się chyba nazywa. One są badziewne, natomiast na przykład są do połowy dobre, tak? W miarę. Kultowy film chyba Znaki. Znaki są fajne, ale dopóki nie pojawiają się kosmici. Moim zdaniem. Natomiast cały film jest okej. Mroczne Niebo, ale był jeszcze taki film, który się... Film, nie serial, tylko film, który się podobnie nazywał sprzed paru lat. Też był w abdukcjach. Nowy Początek, o, też był fajny. Tak, jeżeli chodzi o film o kontakcie, to Nowy Początek chyba. Uznałbym za jeden z najlepszych, taki, który można obejrzeć więcej niż raz. Mroczne Niebo nie oglądałam. Wiesz co, chyba to jest w ogóle dostępne w necie i to nawet nie trzeba się za bardzo natrudzić na jednej z polskich platform. Jak namówić dziewczynę, żeby obejrzała ze mną Wspólnotę? Zależy, co twoja dziewczyna lubi. Możesz powiedzieć, że tam jest wydatny wątek romantyczny, bo jest. Oni jadą wspólnie razem do domku, jest tak przytulnie, miło, romantycznie. O, i tak powiedz. A że się potem pojawiają kosmici, to już to sama zobaczy. Ale Wspólnota fajny film, ja go bardzo lubię. Zresztą aktor mi odpowiada. No, jeszcze jest Kontakt, jeszcze jest Kula, Daje Fula, co tam jeszcze jest? Dużo jest tych filmów, tych nowych jest dużo. Tutaj Archai pyta o rzecz, o której była mowa w pytaniach tutaj. A co sądzisz o polskim ranczu Skinwalkera, czyli gospodarstwie w miejscowości Motłochów w Kujawsko-Pomorskim, a czy to na pewno jest Motłochów? Pomyliło się chyba z nazwiskiem właścicieli. To jest Niewieścin. Zresztą w okolicach Bydgoszczy mniejszych lub bliższych lub dalszych były dwa gospodarstwa, które były nawiedzone. Niestety nie pamiętam tej drugiej nazwy. Ta słynniejsza to był Niewieścin. Natomiast trudno to porównywać do rancza Skinwalkera polskiego. Tam mieliśmy nawiedzone gospodarstwo. Tam po prostu właściciele kupili gospodarstwo, w którym zainstalowała... Znaczy, ona się tam nie zainstalowała... Niewieścin, tak. Tam się po prostu pokazywała zjawa, która była bardzo kontaktowa. Ta zjawa pojawiła się jakiś czas dopiero po tym, jak oni się wprowadzili, bo tam wcześniej zmarł poprzedni właściciel, no i było mówione, że właśnie tam w Niewieścinie się objawia ten były właściciel. On był bardzo napastliwy, ten duch, bo tutaj Wojtek Chudziński napisał o tym reportaż, zresztą Marek Żelkowski też z Bydgoszczy, panowie dobrze znają ten temat. O Niewieścinie zresztą mówiliśmy nieraz. Mówiliśmy nieraz, także zachęcam do tych. A co jeśli farma Skinwalkerów to typowy dowód, że żyjemy w grze komputerowej? Ja wam powiem tak. Jeżeli chodzi o tego Skinwalkera, to jest pewien problem. Dlatego, że tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, zobaczcie, że tam jak w Ameryce, tam się wszystko dzieje fest. Tam nie jest tak jak w normalnych przypadkach zjawisk z pogranicza, że się dzieje coś, że się dzieje i ludzie coś widzą. Nie. Skinwalker jest tak, jakby był, wiecie, zwielokrotniony zoom. Albo był podgłoszona, zwiększona aktywność tych zjawisk. Także ja nie do końca Nie do końca jestem przekonany, czy oni tam wszyscy mówią prawdę. Nie do końca jestem przekonany, dlaczego to z tym Skinwalkerem jest jak jest, bo jeszcze w kolejnych odcinkach się dowiemy kilku rzeczy. Archai, tak, to chyba chodziło o Niewieścin, natomiast była jeszcze druga miejscowość, gdzie się jakieś dziwne rzeczy działy tam w okolicach. Tak, Arek Konop, te zjawiska z rancza Skinwalkera się trochę ze sobą gryzą, to znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do rozpatrywania tych zjawisk anomalnych w rozdziale od siebie, także do pewnego czasu nie mówiono, że UFO, duchy mogą mieć coś ze sobą wspólnego, natomiast na ranczu Skinwalkera tak jakby to wszystko się manifestowało w jedna siła na wiele sposobów. O. Czy warto kupić książkę? Chodzi ci o Rancho o Hunt for the Skinwalker Selenę? Odpisz, bo to ci powiem od razu. Bo tu pytasz, czy warto kupić książkę. Nie wiem, czy chodzi o Wspólnotę, czy chodzi o Hunt for the Skinwalker. Bo jeżeli chodzi o Wspólnotę, no to jest klasyk. Jeżeli chodzi o książkę Hunt for the Skinwalker, której nie ma po polsku, która jest po angielsku, to się nie dowiesz z niej nic więcej ponad to, co jest powiedziane w necie, co jest powiedziane w dokumencie, co jest powiedziane na przykład na mojej serii. I gdyby tak rozdzielić tą książkę rzeczy na temat i rzeczy nie na temat, no to byłoby tak pół na pół. O Skinwalkerze tam w sumie nie ma aż tak dużo, tak ja wiem. Z 60% reszta to są jakieś takie luźne rozważania. Dobra. Jeżeli chodzi o te filmy, to mi się jeszcze przypomniał ten Odyseja Kosmiczna 2010. Nie 2001, tylko 2010. I to było fajne. Roy Scheider tam grał. Scheider czy Schneider, pamiętacie? Taki kultowy aktor ze Szczęk. I tam to było trochę podobne do Problemu Trzech Ciał, trochę. I to było trochę podobne do czego? Do innego filmu, ale zapomniałem jakiego. Tak, Roy Scheider. Zamojskie drogi, witaj, pisze tak. Z tymi Stanami to trochę naciągają fakty. Dzisiaj widziałem w TV, że podobno w Stanach grasuje człowiek-kozioł. Problem w tym, że to obecna wizja diabła. O, Gottman to jest historia stara jak świat, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. W Polsce pamiętam, że któryś z autorów też o tym pisał. Tak, jakbyśmy tutaj Fire in the Sky, ktoś pisze super film o UFO. Fire in the Sky to jest dziwny film, bo to jest film, który wygląda trochę jak dokument. Nie jest on moim ulubionym akurat, jeżeli chodzi. On opowiada o Travisie Waltonie. To jest bardzo wierne przedstawienie tego przypadku. Tak, Danny Race. Lubiłem z nim serial Sequest. Sequest, tak, to serial mojego dzieciństwa był. Co sądzisz o szkieletach olbrzymów, które były powszechne w przekazach przez setki lat, a teraz dosłownie jakby ktoś wszystkie te informacje wyciął? Czy były to oszustwa na wszystkich kontynentach? Bardzo rozległy temat i wiesz co, ABC, chyba kiedyś zrobimy o tym materiał osobny. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że było kilka anomalnych szkieletów, w tym taki jeden z Francji, który był naprawdę olbrzymi. Natomiast trzeba powiedzieć, że duża część tak zwanej zakazanej archeologii to była produkowana w Stanach Zjednoczonych i poza nimi po to, żeby udowodnić kreacjonizm. Także ja bym tego wszystkiego nie brał na poważnie, co nie oznacza, że takich anomalnych szkieletów nie znaleziono. Nie znaleziono. Dobra, drugie pytanie tutaj z listy, bo ja żem się rozgadał. Drugie pytanie z listy brzmi... Serek Heterogenizowany pyta, czy mógłby Pan przytoczyć znane Panu drastyczne, niebezpieczne, mroczne do granic dziwne historie związane z UFO i kosmitami? Jeżeli chodzi o te takie dziwne historie, to łatwiej będzie mi na chwilę obecną przytoczyć zakresy tematyczne, na przykład takie dramatyczne, drastyczne, niesamowite historie, to są te związane z, o tym się rzadko pisze, z permanentnymi abdukcjami, z uprowadzeniami na stałe na przykład, z ludźmi, którzy zaginęli rzekomo w wyniku kontaktu z UFO. Są też tak zwane milaps i tak dalej. Ciekawi mnie też ta strefa przejściowa między OB a ufologią, albo między demonologią a ufologią. Natomiast ja bym tutaj kiedyś chciał zaprosić na kanał kogoś, kto mocno się orientuje w temacie OB i tak zwanych podróży astralnych. Raz żeśmy to próbowali zrobić na Radiu Paranormalium, nie wyszło. Natomiast kiedy zaproszę kogoś takiego, to sobie porozmawiamy, jak to wygląda od strony praktycznej, bo mówienie o OB od strony teoretycznej, czy powtarzanie czegoś, co już było gdzieś zapisane, to moim zdaniem nie jest za fajne. Ale może się znajdzie ktoś, kto nam kiedyś o tym więcej opowie. Jakby nie było. Kolejne pytanie. Pańskie zdanie o Trójkącie Bermudzkim. Zdanie o Trójkącie Bermudzkim jest takie, że to jest bardzo stara historia i teraz tam trochę się mało dzieje. Natomiast ja zwracam uwagę zawsze na te historie, które mówią o samolotach, o dziwnych rzeczach, które były widziane nad Trójkątem Bermudzkim. Słynna sprawa Gernona, Bruce'a Gernona, który wleciał w jakąś elektryczną chmurę, on to tak nazywał. Wyleciał potem znaczy jemu się tak jakby czas skrócił, wleciał w jakiś portal. To jest dość słynna sprawa, swego czasu przytaczana w każdym dokumencie na temat Trójkąta Bermudzkiego, ale przypomnę, że kilka miesięcy temu pisaliśmy w Nieznanym Świecie o relacjach polskiej stewardesy, która twierdziła, że dwukrotnie podczas przelotu nad Trójkątem Bermudzkim była świadkiem dziwnego zdarzenia razem z załogą lub razem z pasażerami. W jednym przypadku dotyczyło to zbliżenia się do samolotu obiektu UFO. Także to też jest ciekawe. Mam pytanie. W bazie w Dulce była strzelanina z kosmitami podobno. Na ile się to wydaje wiarygodne? To jest ta sprawa Phila Schneidera, słynnego sygnalisty, który potem zginął w dziwnych okolicznościach. Ja nie jestem za bardzo przekonany co do tych rewelacji. To już jest taki hardcore do naprawdę wysokiego stopnia. I czy tam była strzelanina? No, nie wiem. Nie ma tego, kto potwierdzić. Wiecie, z sygnalistami to jest tak, że zauważcie, że co jeden to ma lepszą historię. Phil Schneider to był sygnalista, który twierdził, że był geologiem, pracował dla rządu, on potem pokazywał jakieś tam rany, nawet jak został postrzelony przez tych kosmitów. Ale ja do końca tej historii nie kupuję, bo zawsze trzeba przy tych sygnalistach mieć zapaloną lampkę ostrzegawczą, bo to jest Ameryka. Im tam się płaci za gadanie różnych rzeczy, tam można na tym zarobić. I w sumie on tego nie udowodnił. On zginął w dziwnych okolicznościach. Jest legenda Phila Schneidera żywa do dzisiaj. Tylko czy to wszystko jest wiarygodne? Czy to wszystko się wpisuje w to, co mówią inni sygnaliści? Bo jakby chcieć ułożyć z relacji sygnalistów jedną opowieść, jeden ciąg, no to nam nic z tego nie wyjdzie tak naprawdę. Ich relacje są sprzeczne. Także tak to wygląda. Kolejne pytanie. Sens abdukcji i nowe abdukcje. Czy kosmici już nas dokładnie przebadali do tej pory? Dobre pytanie. Jak wiecie, abdukcje to są uprowadzenia przez kosmitów domniemanych, przez istoty nieludzkie, jakby się dzisiaj powiedziało. I rzeczywiście tych relacji jest ewidentnie mniej w naszych czasach. Możliwości są co najmniej dwie. Albo minęła moda na te zjawiska, ludzie się zorientowali, że w większości są to jakieś zaburzenia i o tym się nie pisze. Natomiast jest też taka druga możliwość, o której mówią ufolodzy, że po prostu ci, którzy się dopuszczali tych abdukcji, którzy napędzali ten projekt, szaracy, zeta retikulanie, oni skończyli, ewentualnie robią to już lepiej. Robią to lepiej, także niełatwo ich złapać. Dopracowali trochę swoją technikę, swój sposób działania, no bo jakoś tak im ślamazarnie szło, no i teraz robią to lepiej. Już te wspomnienia do świadków tak nie wracają. Witam, Piotrze. Jak się reinkarnacja ma do życia wiecznego w chrześcijaństwie? Cudów eucharystycznych, objawień maryjnych. Głęboki temat. Reinkarnacja do chrześcijaństwa ma się, jak wiecie, nijak. Reinkarnacja do chrześcijaństwa nie pasuje, bo nie ma powiedziane w tej religii, że istnieje cykl, nie wiem, wcieleń, wędrówek dusz. Ludzie zostaną podniesieni z martwych, ale dopiero po sądzie ostatecznym. Czy będzie można prosić o omówienie cudów w Sokółce? Może się kiedyś pokusimy o to z Arturem Wójtowiczem i zobaczymy. Pytanie trzecie. Hal pyta. Według jakich kryteriów rozeznawać, co jest wytworem naszego umysłu, a co jest wytworem bytów niejawnych, gdy doświadczamy zjawisk wysokiej dziwności? Pozdrawiam i dziękuję za dzielenie się swoją wiedzą i przemyśleniami. Myślę, że chodzi o to, jak zorientować się w czasie takiego bliskiego, absurdalnego spotkania, co jest, że tak powiem, próbą zwiedzenia człowieka, co jest realnym doświadczeniem. No, tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli człowiek ma wrażenie, że nagle się znajduje w zmienionym stanie świadomości, że działa tak zwany czynnik OS, że postrzega rzeczywistość inaczej, to już jest jakaś lampka, jakiś sygnał, że coś się dzieje podczas tego bliskiego spotkania czy dziwnego doświadczenia. Zatem te wszystkie zmiany w postrzeganiu, luki w pamięci, absurdalne spostrzeżenia, obserwacje rzeczy, które na pozór nie istnieją, albo obserwacje jakichś chimer, to nam sugeruje, że działa jakiś czynnik, który no nie wiem, jak to nawet określić, że jesteśmy w polu działania siły, która te dziwne zjawiska generuje, tylko czy ta siła je generuje. Możemy na to patrzeć z dwóch sposobów, z dwóch stron, z dwóch punktów widzenia. No bo z jednej strony, jeżeli się działa na ludzki mózg pewnymi stymulantami, na przykład polem elektromagnetycznym, też można wytworzyć różnego rodzaju wizje. Nie mówię tutaj już o innych metodach. Także tak to wygląda. Dzięki, Marcin Wojciechowski, za opinię. Kolejne pytanie od Skropka. Jak pańska rodzina zapatruje się na tematy UFO i zjawisk paranormalnych? Czy wierzą w takie rzeczy, czy nie? I powiem wam tak, najbliższa rodzina zapatruje się normalnie, tak jak ja. Czyli niektórzy się tym interesują. Teść mój się bardzo tym interesuje, jeżeli chodzi o UFO. Szwagrowie się trochę interesują. Także wszyscy to raczej biorą na poważnie. Natomiast jeżeli chodzi o taką dalszą rodzinę, jest jej sporo. Dalszą rodzinę typu tam 10. woda po kisielu, to nie wiem, jak oni do tego podchodzą. I nawet mnie to za bardzo nie interesuje. Także tak to wygląda. Kevin sam tutaj. Nie stan tutaj, tylko sam tutaj. To jest ciekawe pytanie. Jakie masz zdanie o relacjach Erika Heckera, który ze szczegółami opowiadał na kanale Shawna Ryana o nowej futurystycznej broni, czy też środka nawigacji dla UFO, który ma być detektor neutrin na Antarktydzie? Zresztą zeznawał on podobno w tej sprawie w kongresie. Mowa tam też o innych technologiach, na przykład urządzeniach do wywoływania trzęsień ziemi. Muszę ci powiedzieć, Kevinie, że nie oglądałem tego do końca jeszcze, natomiast znam historię Hackera. To jest sygnalista, były strażak, były hydraulik, który twierdzi, że hydraulik pracujący na kontrakcie w pewnej jednostce, placówce na biegunie południowym. I on twierdzi, że jako osoba, konserwator chyba, miał dostęp do tej placówki i wszystkich jej tajemnic i tam widział na przykład urządzenie do wywoływania trzęsień ziemi. On był zresztą pracownikiem jednego z koncernów bardzo znanych. Także ten haker, jeżeli możecie, to sobie obejrzyjcie na kanale Shawna Ryana. Natomiast to jest takie pytanie jak z Schneiderem. Czy on mówi prawdę, czy on ściemnia? No, facet pracował na biegunie południowym, idzie do kongresu i o tym opowiada, że tam widział urządzenia do wywoływania trzęsień ziemi na przykład. Albo jakieś aparaty, które pozwalają na komunikację, taką syntetyczną telepatię. No dobra, takie bronie, owszem, no jeżeli ktoś je ma, to słuchajcie, czemu do tej pory tej technologii nie pokazał cały czas? Rosja, Stany Zjednoczone, może tam trochę Chiny się przerzucają pogróżkami na temat tego, jakie rodzaje broni mają. I sejsmicznej, i genetycznej, i tam różnego rodzaju inne. Dlaczego tej broni sejsmicznej nikt do tej pory nie użył w bezpośrednim rozrachunku? Słyszeliście o trzęsieniu ziemi na Tajwanie ostatnio, znaczy chyba wczoraj. Albo te bronie nie są po prostu jeszcze do końca tak opracowane, prawda? Pamiętacie, co Rosjanie powiedzieli, jak powstał HARP? Że oni złożyli skargę, że to jest broń, która może służyć do powodowania katastrof naturalnych. Także tak to było. On tam jeszcze, ten haker mówi o broni kierowanej, tak, o tych wszystkich promieniach, które mogą być używane. Tylko my to słyszymy już od lat. Także nie wiem, no musicie sobie sami zdanie wyrobić. Prawda jest tylko jedna, pyta. Samospalenie prawda czy fikcja? Myślę, że prawda, pod tym względem, że przypadki samospalenia są. Natomiast co je wywołuje, no to już się otwiera droga do spekulacji. Na pewno są przypadki trochę podejrzane, ale są też przypadki tak zwanych ludzkich knotów. Mam tutaj ciekawe pytanie. Piotrze, czy mógłbyś zrobić odcinek o pułkowniku Grundmanie, który zajmował się typowymi zjawiskami niewyjaśnionymi? No z chęcią. Grundman pozostawił po sobie sporo materiału. Część tego materiału chyba była dostępna w sieci jeszcze niedawno. On zbierał, przypomnę, relacje na własną rękę. Nie w ramach żadnego programu zbierał relacje o UFO, z polskiego wojska między innymi. Ciekawa postać. Zasłużona dla polskiej ufologii. Jeżeli chodzi o to samospalenie, no to są różne hipotezy. Jedna mówi, że to po prostu wypadki są, że ktoś na przykład sobie pali fajkę, potem zasypia, no i się zaczyna tlić. No i się tli, powoli się topi, albo ktoś na przykład pali fajkę i umiera. I zaczyna się tlić. I tak to wygląda. Ale są też takie sprawy, które są bardziej podejrzane, prawda? Że ktoś z wyniku nieznanego źródła ognia się zapalił. Dawniej były takie hipotezy, które mówiły, że człowiek się zapala w wyniku tego, co się w nim gromadzi. I to w jakimś sensie jest możliwe. Ponoć, jak czytałem, dochodziło podczas operacji do samozapłonu, że tak powiem, w jamie brzusznej, że tak powiem, ale samo spalenie, no temat bardzo, bardzo szeroki. Grundman, z tego co pamiętam, napisał publikację na ten temat, na temat UFO w polskim wojsku. Kolejne pytanie. Czy na kanale UFO Historie dałoby radę przedstawić serię filmów dotyczących kryptozoologii. Jak wygląda obecnie sytuacja z badaniami na tym polu nad mniej i bardziej znanymi kryptydami? Kilka lat temu było głośno o poszukiwaniach wielkiej stopy w USA, ale temat ten nieco ucichł. Kryptozoologia. Moja pierwsza pasja. Zainteresowałem się kryptozoologią bardzo jako dziecko w sumie. Do dzisiaj mnie ona interesuje i pasjonuje w jakimś sensie, natomiast trzeba pamiętać, że jest kryptozoologia naukowa i kryptozoologia taka bardziej potworowata. Nie wszystkie te historie są ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o Bigfoota, to ostatnimi czasy rzeczywiście mieliśmy taki hype, mieliśmy wzmożony okres zainteresowania tym tematem, głównie ze względu na publikacje, na filmy dokumentalne, które się pokazywały też w internecie. Był taki facet, który się survivalem zajmował, Les Stroud się nazywa, może go pamiętacie z dawnych filmów na YouTube, na Discovery. I Les Stroud zrobił taki cykl na temat Bigfoota, który opublikował na YouTubie. Można sobie to znaleźć, to jest bardzo fajne. Mieliśmy te wszystkie badania dr Ketchum, która próbowała udowodnić istnienie Bigfoota na podstawie materiału biologicznego. Mieliśmy wielu nieżyjących badaczy, na przykład Groovera Krantza, który też zajmował się Bigfootem w sposób bardzo, bardzo poważny. Natomiast teraz rzeczywiście nie ma już takiego dużego zainteresowania, ono się pewnie odrodzi. Bardzo mnie interesuje natomiast Bigfoot z tego powodu, że kiedy oglądacie produkcję na ten temat, to widać wyraźnie taką dychotomię, dwoiste podejście do Bigfoota. Otóż niektórzy go uznają po prostu za zwierzę, zwykłego małpoluda, a drugie podejście mówi o tym, że to jest coś więcej niż zwierzę. To jest jakaś istota międzywymiarowa, która posiada dodatkowe zdolności psi. To też jest ciekawe. Marcin Wojciechowski pyta: Piotrze, czy znane są Ci przypadki UFO nad Zagłębiem? Tak. Przypadki UFO nad Zagłębiem mało jest. Z tego co ja pamiętam, no, słynna sprawa z Dąbrowy Górniczej, o której pisałem chyba w 2006 roku. Taka bardzo, bardzo złożona, taka bardzo pełna wysokiej dziwności, bym powiedział. Pamiętam kilka spraw chyba z Będzina. Zresztą ja mam tam blisko, szczerze mówiąc. Mam tam dużo rodziny, natomiast nigdy nie słyszałem o jakichś wielkich zdarzeniach ufologicznych z tamtego rejonu. Jeżeli są, to są drobne sprawy najczęściej. Chociaż mogę się mylić, może coś było. Czy Bigfoot jest związany z UFO? Także o tej kryptozoologii będzie. No, nie ukrywam, że mnie najbardziej obchodzi Bigfoot, śnieżni ludzie oraz przypadki z Polski mnie interesują. Zresztą mam na oku taki odcinek o przypadkach z Polski. O jednym przypadku z Polski i pewnie on się za jakiś czas pokaże. Mam tam pewne informacje bardzo ciekawe. Kolejne pytanie. Tutaj Arsenalista pyta: przed laty na kanale Infra na YouTubie i jego stronie internetowej pojawiła się relacja pewnej kobiety wspominającej spotkanie z przedziwną, przerażającą, gadającą chimerą na obszarach wiejskich, na polu. Zdarzenie miało miejsce w latach 70. Sądzi pan, że doszło wówczas do makabrycznego żartu skierowanego do tej pani? Zniekształcenia dawnego wspomnienia i wmówienia sobie czegoś, czy to była zwykła fantazja. To jest taki przypadek, który pamiętam do dzisiaj, bardzo dziwny zresztą. Kobieta twierdziła, że szła sobie polną ścieżką, no i nagle zobaczyła stwora jakiegoś niebożego, który nie przypominał absolutnie niczego, ale który w dodatku coś do niej mówił i jej wręcz groził. Myśmy tą relację zarejestrowali, była dziwna. I nawet była dziwna, jeżeli chodzi o resztę żywego folkloru. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. Czy, tak jak pan pisze, jest możliwe, że to jest jakieś zdeformowane wspomnienie, wspomnienie pokrywcze, dotyczące czegoś zupełnie innego w rzeczywistości, a które się zapisało w pamięci tego dziecka jako właśnie spotkanie z tym przerażającym czymś. Natomiast jeżeli idzie o taki kontekst kulturowy tego zdarzenia, to ono się doskonale wpisuje w legendy o południcach, o tych wszystkich demonach zbożowo-leśnych, o tych historiach z dawnych wsi, kiedy mówiono dzieciom, żeby nie chodziły po polu same, żeby nie wchodziły w zboże, bo przecież to jest szkodliwe, tak? Jakby nie było. To jest niszczenie pracy czyjejś. Także tak to wygląda. Kolejne pytanie. Czy w ciągu ostatnich lat w Polsce pojawili się jacyś nowi, młodzi badacze UFO zdolni do tego, by podążać drogą, dajmy na to, Arkadiusza Miazgi czy Damiana Treli? Dość mocno się zmieniły czasy. Jeżeli chodzi o prostą odpowiedź, no to chyba tam w WMGU działają jacyś młodzi ludzie, natomiast tu jest taki problem, że dawniej istniały grupy ufologiczne, które jakoś tam pozwalały na dopływ młodszych badaczy, natomiast teraz tych grup nie ma, prócz WMGU. I to jest taki problem. Zresztą dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o realia, bo no sami wiecie, no dawniej było łatwiej dotrzeć w niektóre miejsca. Dzisiaj ludzie są po prostu zawaleni robotą. To dotyczy wszystkich, nawet tutaj wspomnianych panów. I jest wyraźnie mniej czasu na tego typu działalność. Kiedy istniały grupy, no to było trochę inaczej, bo było kilka osób, które tam, ten ciężar się zawsze jakoś rozkładał. Natomiast osoby, które działają w pojedynkę, na polu ufologii mają na pewno łatwiej. Nie muszą się użerać z wieloma sprawami, natomiast muszą znaleźć czas. I tak powiem. Czy zna pan teorię o tym, że to, co uważa się za wspomnienia z poprzednich wcieleń, jest tak naprawdę wyrwanym czymś z Kroniki Akaszy? Chyba o to chodziło. No właśnie, z tymi wspomnieniami z poprzednich wcieleń to wcale nie musi być tak, jak się ogólnie uważa. Że wiecie, reinkarnacja reinkarnacją, te wszystkie dowody, sugestie reinkarnacyjne, pamięć poprzednich wcieleń u dzieci, okej, to jest notowane. Natomiast reinkarnacja się wcale nie musi odbywać tak, jak my uważamy. Znaczy, jak my uważamy, jak uważa się powszechnie. Czyli tam wędrówka dusz, nauka, zdobywanie doświadczeń, przechodzenie na drugi szczebel jak w jakiejś grze. To może być ślad po tym, że nasza świadomość funkcjonuje w pewnym bliżej nieokreślonym systemie. Że to wszystko nie jest tak łatwe, jak się nam wydaje. I ta interpretacja reinkarnacji, o jakiej się powszechnie mówi, że żyjemy raz, potem drugi, bo zbieramy doświadczenia, bo się dowiadujemy, jak to jest być kimś innym. To jest tylko coś, co ludzie sobie może po prostu wymyślili, żeby wytłumaczyć to zdarzenie, wytłumaczyć to, że się posiada te wspomnienie reinkarnacyjne. No ale co, jeżeli na przykład czasu nie ma? Co, jeżeli my egzystujemy w Matrixie, którego nie jesteśmy w stanie pojąć? Żyjemy w kilku rzeczywistościach naraz na przykład, albo jesteśmy animowani przez jedną świadomość. To są nowsze koncepcje i myślę, że są warte rozważenia. Co tam dalej? Niestety muszę przesuwać, bo Marcin Wojciechowski pisze, nad elektrociepłownią Będzin były obserwowane kuliste dyskowe obiekty w ilości około 6 sztuk i średnicy około 5-6 metrów. Coś chyba o tym słyszałem. Jeżeli byłeś świadkiem, to daj znać. Zresztą muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zakłady przemysłowe, to swego czasu chyba Damian Trela napisał na ten temat ciekawy artykuł. Otóż tych obserwacji UFO nad zakładami przemysłowymi było sporo. Także na przykład w Częstochowie nad hutą . Także tak to wygląda. Niestety mi tutaj coś się zrąbało i niestety nie przesuwa się na telefonie czat, także muszę czytać z komputera. Sygnał wow, o którym była również mowa w serialu Problem Trzech Ciał. Czy to przypadek, czy faktycznie próba kontaktu? W sumie do dzisiaj tego nie ustalono, jak to było z sygnałem wow, co za niego odpowiadało. Interesująca sprawa. Pojawiają się głosy w obydwie strony. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy dosłownie opracowania, które mówiły, że to jest po prostu jakiś tam glitch, jakiś błąd, ale też takie, które mówiły, że to jest jednak coś, na co trzeba zwracać baczniejszą uwagę. Ja z mężem widzieliśmy UFO w Zbąszynku na parkingu zakładu IKEA. Ciekawe. Tutaj Marcin Wojciechowski pisze, że koledzy z pracy opowiadali mu o tym UFO nad Będzinem. Ciekawa sprawa. Ja o tym gdzieś słyszałem i to chyba nawet nie raz. To jest historia, która chyba krąży od jakiegoś czasu. Kolejne pytanie. Od Tunguska Event. Pyta tak. Panie Piotrze, chciałbym zapytać pana o Martina Wiesengrina. Czy jest to człowiek wiarygodny, a jego spotkania z UFO na wyspie Rugia posiadają znamiona prawdziwości? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Otóż wyobraźcie sobie, zakupiłam książkę Wiesengrina i będziemy ją omawiać za jakiś czas. Także będę o niej mówił. To nie jest niestety nic przełomowego. To jest kolejna książka kontaktowca. Coś w rodzaju misji, tylko że w inną stronę. Myślę, że bardziej bajkowe, chociaż nie wiem, czy się da bardziej bajkowo. Ogólnie jak omówię tą książkę Wiesengrina i jest ktoś chętny na nią, to ja ją opchnę po taniości. Ewentualnie jak coś, to mogę ją nawet wypożyczyć pod warunkiem, że osoba, która ją wypożyczy, po prostu ją potem przekaże kolejnej osobie, która by chciała. Ja myślę, że trochę szkoda miejsca na półce na Wiesengrina, jego baśnie. Co innego PDF, bo to nie zajmuje miejsca. Natomiast naprawdę jest to książka cholernie droga, jak na tego typu literaturę. Paweł się pyta, co się stało w Emilcinie? Słyszałem, że to był jakiś kawał, jakieś oszustwo, ale co i jak? Jak tego rolnika oszukali? Tu można długo dyskutować. My sobie chyba jednak zrobimy o tym Emilcinie oddzielny program. Emilcin. Ciekawa sprawa, z drugiej strony już tak wyświechtana. Zaszczepiono takie przekonanie poprzez książkę UFO i tajne operacje w PRL-u, że Wolski został zahipnotyzowany w wyniku bliżej nieokreślonego pojedynku między dwoma ufologami, a to jest tylko hipoteza. Nie ma na to żadnych dowodów. Słuchajcie, Arek Kocik kiedyś wysnuł bardzo ciekawą hipotezę, która mówiła, że Emilcin został w jakiś sposób zmanipulowany, ale tylko po to, żeby Blanie Bolnara przerobić na polskiego Foxa Muldera, który będzie nie tylko zbierał relacje o UFO z Polski, ale też się nimi dzielił ze służbami specjalnymi w PRL-u. Jeżeli chodzi o dwa najsłabsze punkty Emilcina, o to właśnie Blania i Wawrzonek, tylko że Blania dość mocno ten Emilcin napisał. Dość szczegółowo sprawę opisał, nagłośnił, tam się potem pojawiło wiele innych wątków. Robert K., ja tutaj widzę, że piszesz coś ciekawego. Jeżeli możesz, skontaktuj się z Arkiem Miazgą. Ja z nim nawet wczoraj rozmawiałem, bo tutaj ciekawa relacja też przyszła z Podkarpacia. Jak macie relacje z Podkarpacia, to kierujcie do Arka. Arek je cały czas zbiera. Jeżeli tutaj będziesz chciał, Robercie, maila, to napisz gdzieś tam pod spodem, to ci wyślę. Tunguska, no wiesz, no słaba jest ta książka, to jest po prostu kolejna książka o kontaktowcu. Tam się nie ma co spodziewać, że będzie coś nowego, co nas zaskoczy, bo te książki są wszystkie takie same. Zamojskie drogi. Syn Wawrzątka mieszka jakieś 8 km ode mnie. No ja widziałem, słyszałem, że ten pan bardzo emocjonalnie reaguje na historię o Emilcinie i o tym, że się w jakiś sposób tam podważa wiarygodność jego ojca, ale bądźmy szczerzy, że no nie wszystko tam było tak kolorowo. Najsłabszym ogniwem Emilcina jest to mniej więcej, jak informacja się rozchodziła na samym początku. Od jakiej historii rozpoczęła się pana przygoda z tematyką UFO? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ja sam widziałem jako UFO, dziecko UFO ogólnie, to może od tego czasu się zaczęło. Co z tym Teksasem? Ale którym Teksasem Puszego Kruszek? Z tym Teksasem takim, co się spodnie szyje, czy z Teksasem... Muszę sobie przesunąć, bo pytałeś o coś, ale widzisz, to mi tutaj ucieka. Kolejne pytanko może. Także tak to jest z tym Wiesengrinem, jak sobie przeczytam, jak Aurora. Wiesz co, sprawa z Aurory jest dość kontrowersyjna. Znaczy się... Wiele razy już szukano tego kosmity na cmentarzu, który miał tam zostać pochowany. Zresztą muszę wam powiedzieć, że jak uważnie czytaliście książkę o Emilcinie, to tam jest polska wersja Aurory. Jakiś ksiądz twierdzi, że pochował dziwną istotę, zielono skórą. Także tak to było. Kiedy kolejne zeznania w Senacie USA, w Kongresie? Nie wiem, ale możliwe, że niebawem. Ja słyszałem już wiele wersji, że jest, że będą, że nie będzie. Dzisiaj czytałem, że nie będzie. Miesiąc temu czytałem, że będą. Kolejne pytanie. Dlaczego nic się nie mówi o górze Kailas w Tybecie? Nie to, że się nic nie mówi. To jest święta góra ogólnie. Coś w rodzaju, nie wiem, osi świata dla wielu religii. Też nie jest prawdą, że tam nie próbowano kogoś wpuścić, żeby ktoś wszedł. Chińczycy pozwalali, wydawali pozwolenie, natomiast potem to się spotykało z pewnymi nieprzychylnymi komentarzami. Jako miejsce święte jest ona po prostu odcięta od himalaizmu. Natomiast jest bardzo dużo materiałów, które mówią o tym, że to jest siedziba bogów, tak, że ona jest tak specjalnie ukształtowana i to nie jest dzieło natury i tak dalej. Także Kailas, no ciekawa sprawa, na pewno bardzo klimatyczne miejsce, ale myślę, że w Himalajach są ciekawsze miejsca, jeżeli chodzi o UFO. Dobra muzyka pyta, dlaczego każde UFO ma światła? Przecież poziom ich rozwoju technologicznego oraz tajność misji logicznie wyklucza użycie świateł. O tym już mówiliśmy. Po co UFO światła? Słyszycie, coś jedzie chyba. O, chyba karetka. I wyłączyłem sobie pytania. Nie będzie już. Po co obiektom UFO światła? Niektóre emitują to światło same z siebie. Nie, są jakąś formą energii. Natomiast wiele obiektów posiada światła punktowe, takie jak samochody, samoloty i inne pojazdy. I teraz pytanie, po co im te światła, skoro niczego nie oświetlają? Po co tym obiektom UFO światła, skoro one się z niczym nie mijają, nie muszą ich posiadać, nie ma tam zasad ruchu drogowego, żeby oni tych świateł używali? No i się rodzi pytanie, po co? Czy my nie jesteśmy w stanie wyjść poza pewne wyobrażenia i opisać sobie tych obiektów inaczej? Zauważcie, że opisy obiektów UFO są zwykle bardzo podobne, albo to jest coś, co przypomina latające statki z fantastyki naukowej, albo jakieś tam rzeczy w sumie proste, tak? Jakieś cygara, jakieś tam kule metaliczne, no ale ten wątek świateł się zawsze pojawia. No więc po co te światła? No, skoro są niepotrzebne z technicznego punktu widzenia, no bo jeżeli UFO miałyby być sondami pozaziemskimi, to po jakiego grzyba miałyby mieć światła? Sonda najlepsza to taka, której nie widać. No to jak taka sonda mruga i zwraca uwagę, to jest G, nie sonda. Ale może jest inaczej. Może te światła są po to, że stanowią przyrząd, który coś mierzy, który jest przyrządem pomiarowym, no ale z drugiej strony po co? Po co miałby świecić? Po co miałby być zauważalny, dawać znać ludziom? No i tutaj się pojawia taka koncepcja, która mówi, że jednak te światła są po to, żeby ludzie to widzieli. Że te obiekty chcą być zauważone, dlatego światła posiadają. To jest forma manifestacji. Zresztą UFO ma taką naturę manifestacyjną, że ono z jednej strony paradoksalną, taką manifestacyjno, ekshibicjonistyczną, taką z drugiej strony bardzo, wiecie, i źle powiedziałem, UFO ma taką dwoistą naturę. Raz się pokazuje, a drugi raz się chowa. Albo i to jednocześnie. I tu przez te światła może się jakoś manifestować ta zdolność tych obiektów do takiego paradoksalnego zachowania. Zobaczcie nas, jesteśmy, ale za chwilę się wycofają, żebyśmy nie wiedzieli, co to. I to jest ten element manipulacji, może nie, ale element takiego igrania z człowiekiem w spotkaniach z UFO. Także to dlaczego oni posiadają światła, to jest ważniejsze pytanie, niż by się mogło wydawać. Tutaj ktoś pisze, że światła hipnotyzują świadka. Możliwe. Natomiast to jest tak, że one są w bardzo różnych formach, te światła widoczne, zarówno w bliskich spotkaniach, jak i takich dalszych. Znowu mi się zatrzymał tutaj czat. Tak, czat padł. Ciekawe czemu. Czy ja to zrobił złego? Muszę sobie wziąć komputer. Tu się niestety zatrzymał czat na pytaniu o bazę Holoman. Tak, muszę wziąć kompa. Przepraszam na chwilę. Jest gwint. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Co tu jeszcze piszecie? Ciekawe jest zjawisko Solid Lights, tak? Solid Lights to jest taka forma światła, która wygląda jak materia stała. Tak. No dobra, zadawajcie pytania. Nie wiem jak ożywić czata tutaj na komórce. Naprawdę się wyłączył. I tak to jest, widzicie, z tym wszystkim. Jak nie urok, to wiadomo. Czy UFO ma swoje ubrania, czy jak Pan Bóg stworzył, chodzą? O, dobre pytanie. No możemy to analizować tylko w oparciu o to, co mówią świadkowie, że jedni mają, a drudzy nie mają. Ale to się wydaje zabawne, ale zobaczcie, że to jest też pole do analizy. Analizy takiej z punktu widzenia trochę kulturowego. Wolski na przykład. Zobaczcie, jak opisuje kosmitów Wolski. Opisuje trochę jak Marsjan, trochę jak Sowietów, których widział, trochę jak Nurków. Czyli ludzie też nie są w stanie wyobrazić sobie ubioru innej istoty poza pewnym określonym schematem, tak? Czyli kombinezon, skafander, bo to się kojarzy bardzo z ubiorami astronautów na przykład, albo z ubiorami, które posiadają postaci w takich serialach jak Star Trek. Natomiast jakoś tak trudno o inne opisy, prawda? Tak, w dwóch zdaniach. To, co się stało w Emilcinie, to był żart? Nie, moim zdaniem nie. Po co są te podłączenia pod ludzką kulturę i nasz rozwój? Nie wiem, czy to są podłączenia, czy to jest umyślne działanie, czy chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie postrzegać tych przybyszów w taki sposób, jacy oni są, że my postrzegamy ich tylko przez pryzmat swoich rzeczy, które mamy w głowie. Może dlatego tak to wygląda. My nie dojdziemy do wniosku, czy oni do zgody, czy oni manipulują naszym postrzeganiem, czy się tak, wiecie, manifestują. Natomiast tak, to jest bardzo ciekawe, bo jak patrzycie na tych humanoidów, to macie całą menażerię różnego rodzaju stworzeń, ale kiedy się wejdzie w to głębiej, to widać, że oni są zaskakująco ludzcy. Oni nie tylko wyglądają, zachowują się, ale nawet ubrani są jak ludzie. Stąd skrajne wnioski, na przykład takie, że z jednej strony jest to mimikra, a z drugiej strony wniosek jest taki, że to są przybysze z różnych momentów w przyszłości i oni dlatego wyglądają jak ludzie, bo po prostu też są ludźmi, tylko że innymi. Znam przypadek kobiety z Polski, którą UFO przetransportowało na inną planetę. A co to za przypadek, Michale? Helena Koreas pisze, to jest fajne pytanie. Czy ktoś badał fenomen UFO w zależności od kontynentu kraju, bo mam wrażenie, że doświadczenia świadków z Brazylii są inne niż obserwatorów z Europy. Ogólnie rzecz biorąc, to taki schemat szerszy bliskich spotkań z UFO jest w większości taki sam. Natomiast one się rzeczywiście różnią. I to już badał dr Wale na przykład. On zauważył coś takiego, że o ile w Ameryce się widuje szaraków, czyli te istoty, wiecie co to szaraki, to na przykład w Europie to są już karły. W Rosji też. Nie, w Rosji, w Związku Radzieckim to chyba widywano akurat olbrzymów, bo taka była śmieszna tendencja. Natomiast musicie zauważyć, że na tą ufologię ma ogromny wpływ kultura i to ujednolicenie kulturowe sprawia, że te relacje są podobne, ale zwróćcie uwagę na przypadki z Chin, z Afryki. One w swoim schemacie są podobne jako zdarzenie, natomiast szczegóły się często różnią. Ciągle się mylę i czytam stąd, a tutaj czat stoi. Czytam tutaj. Do czego skończyła się współpraca Radia Paranormalium z Chrisem? A to trzeba Iweliosa zapytać, ja już wtedy nie brałem udziału w nagraniach. Huraganek, naprawdę znika ten czat. Mi się zatrzymał po prostu. Może obcy to po prostu wytwór naszych myśli. Ciężko jest na to odpowiedzieć. Zauważcie, że nawet najciekawsze bliskie spotkania mają bardzo ludzki charakter. Jak to rozpatrywać? Jak to rozpatrywać wszystko? Czy Yonaguni, podwodna struktura, nie przypomina ci anomalii bałtyckiej? No tak średnio raczej, Arek, bo Yonaguni jest duże. Yonaguni prawdopodobnie jest skałą, która została przekształcona przez ludzi w okresie, kiedy poziom morza był znacznie niższy. No bardzo możliwe, że to obcy właśnie tego czata mi tutaj zatrzymali, że to jest znak. Czy obiekty UFO zmieniają się z czasem? Produkowane są nowsze modele, czy zawsze są takie same? Oczywiście, że się zmieniają. To jest jedna z największych tajemnic tego zjawiska, że ono ma różne formy. Nie wiadomo czemu. Na to może wpływać zarówno coś takiego jak kontekst kulturowy, ale może też wpływać coś innego, czego nie rozumiemy. Na przykład to się wszystko zaczęło od Foo Fighterów formalnie, potem od tych widmowych rakiet, które może miały wytłumaczenie, może nie, a potem są latające spotki, potem mamy coraz więcej latających kul, trójkątów i tak dalej. Czy jest planowana audycja o miskach ze Zdanów, aby odczarować ten temat? Tutaj by się trzeba za to wziąć bardzo poważnie, dlatego że potrzeba analizy zdjęciowej. Jest bardzo, bardzo długi temat o Zdanach na forum Infry. Ono nie zniknęło i jest, tylko poznikały zdjęcia. To nie jest przypadek, że do Zdanów się wraca 20 lat później, kiedy ludzie o tym zapomnieli. Trzeba to wszystko przemielić na nowo i myślę, że się znajdzie ktoś, kto takiej analizy dokona. Bo warto, tylko że trzeba na to czasu. Dużo czasu, dużo pracy. Czy trzeba to po prostu pozbierać wszystko w jedną całość. Fajnie by było zrobić materiał o Emilcinie w stylu 45 lat później, nowe hipotezy. Ja nie wiem, czy są nowe hipotezy odnośnie Emilcina, natomiast warto niektóre rzeczy wyprostować. Emilcin budził takie emocje swego czasu, że Blania Bolnar nazywał Kazimierza Bzowskiego, ufologa warszawskiego, który też przyjeżdżał do Emilcina, małpą. Nazywał go małpą. Także takie tam były emocje. Ale w Emilcinie coś jest, co nie gra. Ja tutaj nie mam wątpliwości, tylko co? To jest pytanie właśnie, co nie gra? Czy to, co próbowano z tym przypadkiem zrobić, czy to, co mówił Wolski, czy to w jaki sposób ten przypadek wypłynął, nie mam pojęcia. Jak to jest możliwe, że na tyle przypadków... O, dzięki Gnomen. Jak to jest możliwe, że na tyle przypadków nikt nie nagrał i nie zrobił zdjęcia, czy nie złapał w klatkę istoty pozaziemskiej? No według relacji, no to takie zdjęcia, zdjęcia kosmitów krążą, nie powiem, że nie. Ale w większości są mało przekonujące. Zdjęcia UFO są, jakie są. Jeżeli chodzi o to łapanie w klatce, nie wiem, czy się da złapać w klatkę istotę, która jest znacznie mądrzejsza. Nie, ja sobie tak tutaj śmieję się z tego, ale faktem jest taki, że po prostu tych zdjęć UFO jest stosunkowo mało. Będzie kiedyś zlot fanów kanału UFO Historie. Kiedyś może będzie, ale nie wiem kiedy. To jest kwestia bardzo odległa. Piotr Kowalski pisze: w Emilcinie kosmici wykazywali zbyt ludzkie cechy i zachowanie. Zgodzę się. Jednym z dziwnych elementów Emilcina jest to, że te istoty zachowują się w sposób... albo inaczej. Jaką my mamy pewność, że Wolski widział to, co widział? Że nie jest to wspomnienie pokrywcze. Czegoś, co miało zupełnie inny przebieg. Zobaczcie, ile w tym zdarzeniu jest symboli ogólnie. Rzeczy, które widział Wolski, przypominają rzeczy, które on zna. Są tam materiały, zwierzęta, kształty, które on zna. I teraz pytanie, dlaczego tak jest? Czy rzeczywiście mu się coś pomyliło? Czy zadziałała teoria dystorsji? To jest ciekawe. Nie no, na wytłumaczenie tego, dlaczego obcy są humanoidami, jest mnóstwo hipotez. Na przykład, że istnieje, a ja nie pamiętam, jak się nazywa taka, to jest chyba konwergencja, tak? Taka koncepcja, która mówi, że życie, jeżeli się pojawi gdzie indziej w kosmosie, to ono będzie podobne do nas pod względem ewolucyjnym, czyli będzie miało główkę, nóżki, ręce, może tam trochę więcej, ale jednak będzie miało. Natomiast są też inne, że wszyscy kosmici to jedna rodzina, tak? Czyli te istoty były rozsadzane, a to już jest... O, dziękuję, Arek. Czyli te istoty były rozsadzane po kosmosie przez jakichś innych, wyższych inżynierów, że tak powiem. Dlaczego kosmici nie próbują w jakiś sposób odzyskać rozbitych wraków czy ciał? Bardzo dobre pytanie. Nie wiemy, czy nie próbują, czy oni są w ogóle na przykład nieprzygotowani na to. Znaczy, musimy wyjść od tego, czy rzeczywiście te katastrofy mają miejsce. Czy rzeczywiście tak było. Bo to jest kluczowa rzecz. Natomiast dlaczego one się rozbijają? Tutaj jest wiele możliwości. Czy oni są na przykład nieprzygotowani na to, że u nas będą do nich strzelać? Czy oni są nieprzygotowani do tego, żeby... Zerwało mi lajta. Nie wiem, zerwało coś. Zaraz będziemy powoli kończyć tutaj, wiecie. Śledzę tutaj waszą rozmowę. Ile my już siedzimy na tym lajcie? Godzinę 10. Dużo pytań się pojawia o tych kosmitów, którzy są wśród nas. Czym by się od nas różnili? Tak, NWO musi ingerować w tego lajta. Nie, za chwilę będziemy kończyć naprawdę, bo jeszcze muszę przygotować parę rzeczy na jutro. Na Q&A się spotkamy tradycyjnie za miesiąc, czyli gdzieś w okolicach majówki. Natomiast w międzyczasie będą też inne live'y. Inne live'y poświęcone różnej tematyce, ale to będzie niespodzianka, bo będzie nie tylko live o tym Wiesengrunie, ale też o innych rzeczach. Tak, tutaj moglibyśmy dużo dyskutować o Emilcinie. Ja myślę, że dla dobra sprawy powinien powstać taki program właśnie gdzieś w okolicach majówki, mówiący o tej sprawie, podsumowujący wiele rzeczy. A, jeszcze coś. Słuchajcie, taka sprawa jest. Pamiętacie, była, nie wiem, ponad miesiąc temu audycja z Igorem Witkowskim i tam padła taka koncepcja, że w następnym wywiadzie z panem Igorem zadam mu pytania od was. Czyli zrobimy Q&A tylko z panem Witkowskim. I teraz tak, pasowałoby te pytania powoli zbierać. Tylko ja bym prosił, żeby to były takie niezwyczajne pytania, typu tam, co tam pan sądzi o Emilcinie, tylko żeby to były pytania koncentrujące się wokół tego, co pan Igor mówi, i trochę rozwijające to, o czym on opowiadał. Żebyśmy mieli pewność, że go te pytania trochę nie znudzą też. Nie będą to takie pytania jak zwykle. Może w ten sposób też wyjaśnią się pewne rzeczy. Także jeżeli macie takie pytania do Igora Witkowskiego, to piszcie gdzieś tutaj pod spodem, piszcie na pocztę. Na pewno tych pytań wybranych zostanie kilka i potem zostaną zadane. Jeżeli chodzi o Emilcin, no to wiecie, do Emilcina nie można już wiele dodać. Była swego czasu w latach 90. i 2000 na samym początku taka próba podjęta jeszcze raz zapytania ludzi, czy tam coś pamiętają i tak dalej. Ja jestem pewien, że nawet pisał o tym tam Blania, że ktoś tam coś słyszał i tak dalej. Może byli nawet ludzie, którzy coś widzieli. Tylko że tam wiele rzeczy się nie łączy. Wiecie, nie łączy mi się na przykład też to, dlaczego te dzieci wspominają o podobnych istotach, w sumie nawet niepodobnych. Z tego, co pamiętam, to ten chłopak opisywał tą istotę jako żołnierza. Wolski opisywał już inaczej. Także Emilcin wcale nie jest jakąś świętą krową, której się nie da ruszyć. Wręcz przeciwnie, jest wiele wątków, które wymagają odpowiedzi. A jeżeli ludzie pytają, jeżeli ludzie widzą w Emilcinie jakieś luki, no to trzeba na to odpowiedzieć. Tylko problem jest jeden, że będzie to nasza interpretacja z dzisiejszego punktu widzenia, ale nie będzie to, nie da się wnieść nic nowego z prostej przyczyny. Jan Wolski nie żyje już ponad 30 lat. To samo wszyscy inni bohaterowie i ktokolwiek nawet z drugorzędnych świadków by coś powiedział, czy z drugorzędnych obserwatorów, to nie zmieni faktu, nie przeważy szali, że tak powiem. Możemy analizować za i przeciw, pro i kontra i mieć otwarty umysł na sprawę emilcińską, jak wiele innych spraw. Znaczy Emilcin jest za bardzo wałkowany. Mam wrażenie, że jest zbytnio wałkowany i mam też takie wrażenie, że nie wiem, to jest takie moje osobiste wrażenie, tylko tak nie mam na to żadnych dowodów, ale mam takie wrażenie, że on był produktem. Tam się mogło coś wydarzyć, ale koniec końców był produktem, który miał pozwolić służbom specjalnym w Polsce na bliższy wgląd w zjawisko UFO, na kontrolowanie obrazu UFO poprzez tego Wolskiego. Pytanie, czy on coś przeżył, czy go oszukano? No moim zdaniem, gdyby chciano z tym UFO się rozprawić inaczej, no Wolski wcale nie był potrzebny do zrobienia takiej akcji, żeby powołać albo stworzyć z Blani Bolnara naczelnego eksperta do UFO. Pamiętajmy, że Emilcin też długo sobie jałowił, że tak powiem. Że zainteresowanie Emilcinem odżyło tak naprawdę w czasach, kiedy się pojawił YouTube w Polsce. Także piszcie, jak to z tym Emilcinem jest według Was. Dajcie po łapce w górę. I cóż, zapraszam za tydzień na lajta prawdopodobnie. Zobaczymy, jak mi się uda tego Wiesengrina zmęczyć i przeczytać. To go omówimy. Tam nie ma za dużo do gadania. Szczerze mówiąc, cały czas mam jeszcze tych kosmicznych ogrodników do zrobienia. Zapraszam na jutro, na 21. Będzie kolejna audycja z cyklu Wasze historie. Rozmowa o bardzo interesującym zdarzeniu, bardzo rzadkim. Nie, huraganek, nie ma żadnej kasy w Emilcinie. Tu nie chodziło o pieniądze. Tu chodziło o... Jeżeli już o coś chodziło, to chodziło o jakieś utrwalenie pewnych koncepcji, pewnych przekazów, pewnego podejścia. Natomiast można było to zrobić na inne sposoby. Wracamy do pytania, czy Wolski to przeżył, czy nie. W jaki sposób to przeżył, w jaki sposób mu próbowano pewne rzeczy do ust włożyć. Dlaczego Blania Bolnar był taki zaborczy w wielu przypadkach i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, z tym Wiesengrunem, no dobra, jak się uda, to będzie za tydzień, jak się nie uda, to się nie obraźcie. No i cóż, jak to się mówi, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii, konkretnie na lajcie. Się trzymajcie, cześć. Ja już się rozłączam, ciekawe czy się rozłączę. Czy też się zawiesiło? A, też się zawiesiło. I co ja mam zrobić? Super. Nie da się wyłączyć lighta. Haha. Można udostępnić.